Siemano, z tej strony Noris i witam was w kolejnym odcinku z serii The Walking Dead i kontynuujemy naszą przygodę. W ostatnim odcinku spotkaliśmy tą dziewczynkę na domku na drzewie, w domku na drzewie, i która pomogła nam dosyć efektownie rozprawić się z delikwentem, który chciał nas zjeść. A więc kontynuujemy naszą przygodę. Co my tu mamy? Ona pobiegła w poprzednim odcinku gdzieś tutaj, czyli wypadałoby pójść za nią. Nie wiem, o jest. Coś mi się widzi, że chyba jednak coś dziwnie się tutaj steruje, ale okej. Przyzwyczaiłem się już do dziwnych sterowań. Co my tu mamy? Mamy to wziąć, tak? Poczekajcie, ja się chętnie bym tutaj rozejrzał, może coś ciekawego będzie tutaj. O! Panowie, chyba jednak epidemia wybuchła. No. A oni, dobra, ja sobie pogrzebę jeszcze w samochodzie, dobra? No, nie ma problemu. Zombiaki poczekają. Grę mi ścięło. Nice. Dziwne, że jak nagrywam, to czasami mi ścina grę i muszę coś takiego zrobić, taki trik, ale... jakoś to będzie. Jedziemy. Co oni mają nam do powiedzenia? What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Nie zostawicie samej. Szybka odpowiedź. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Good idea, baby. Prawie sobie klawiaturkę i jedziemy. Hey man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Zapytam, co się tu dzieje. Będę idiotą. What the hell this is? No idea. So you've seen them then. Oh. You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. Ona nie umie mówić, nie? I'm Chet. Następny napalony. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. Nie, tylko sąsiad. Po prostu zwykłym kolesiem. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... yeah. Jestem brzydka. We gotta go. Lee, quick, let's go. Kuśtyk. Gra się ścięła. Kuśtyk. Escape. Tak. Dobrze, w końcu. Bo już się nie mogłem doczekać. Co jest? Tu. Klik. Coś lipnie im to wychodzi. O, mała jest strongmanką. Strongwoman. Dobra, wbijać. Zwijamy się stąd. Just some guy. Seems like you saved a bunch of lives today. Nie no, spoko. Nagrywamy tak ile do... dobra. Luz. Kawałek przyjedziemy. Kij, że tam będzie całą noc, ale... dzieci kukurydzy. Chyba tak się nazywał ten film, nie wiem. Bodajże. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both.
Całe szczęście, że gra się ścięła. Nie chcę zobaczyć jego mamy. Jak będzie na niego krzyczała. Za to, że się spóźnił, rzecz jasna. Bo go zgodziły zombiaczki. Okej. Okay. No bez jaj, poszedł sobie... Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without... Macie naprawdę wielkie problemy, skoro Klacz jest tylko kulawa. Znaczy, to Klacz ma problemy. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter, then. Oh, not his daughter, please. Twój syn uratował nam życie. Some guy who found her alone. Fajnie. Honey, do you know this man? Fajnie, że uratował. Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. Ale to tylko granat wybuchł. Spokojnie. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Ławeczka. Kolejny motyw z ławeczką. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Boli jak diabli. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? No dobrze, będę kulturalny i się przedstawię. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel! Oh. How'd this happen? Wypadek samochodowy? No nie pamiętam, amnezja. I don't even remember. It's crazy back there in the city. It must be. What type of danger has the girl seen? Co widziała dziewczyna? No, powiem ci, stary dziadku, Herschel, już spoko. She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine it. Consider yourself lucky. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are. Ale w serialu była większa ta farma. I didn't catch your name, darling. Clementine. Clementine. I can't imagine what you've been through, Clementine. Looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got to reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. Obrona wieży się z tego zrobi. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Twój syn to ma rację. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Rozjechanego człowieka martwy policjant. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. Ma znowu wyrąbane na wszystko. Really? I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Odnowić ci HP i się zrespisz w łóżku. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? Odrobimy ci nogę. Ewentualnie cię zastrzela, ale to już będziesz mógł wybrać. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Już pewnie będzie lepiej chodził. It smells like... Nawóz no gówno, wiesz? Shit. I'm sorry. Shouldn't talk like that. That was a swear. Aj, bad boy z ciebie, Lee. I miss my mom and dad. Jak gówno, jak mogę się tak zachować? How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Daleko. Pterodaktyl zaraz na niego nasrał. What the?
koszmary. A nie. To tylko ból nogi. Łyknij Wigodin. Pomoże. Wczytywanie. 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 Jak długo będzie mi się to wczytywało? Hey, dziękuję. Get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy's good job, them buddy. Way, huh? I'm not her dad. Name's Lee. Nie jestem ojcem. A kim? Lee. Zarąbiste. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call Ken. Him Doc. Duck. Duck. Yeah, kaczka. Quacking. Quacking. Dad! See? The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. No dobra, no. Sure, we'll... Zobaczymy, w kupieraźni. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Powiedziała to z takim entuzjazmem i tak, taki wyraz twarzy, jak miała wyrąbany, jak cała rodzina. I wanna build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. Za moich czasów to dzieciaki bawiły się w piaskownicy albo, nie wiem, budowały... Nie wiem! Coś na polu! Nie ogrodzenia. Ale okej. No i nie przeczytałem ostatniej kwestii. Fuck! Czekajcie, o. Przejdziemy się, zobaczymy co tutaj ogarnięte, czy coś da radę ogarnąć tutaj. Już zobaczcie jak nawet chodzi. Porozmawiaj ze wszystkimi osobami, które poznałeś. Okej. Okay. Coś ciekawego w stodole? Nie. W sypialni nie chcę. Oto kto? You have such pretty hair. It gets lots A wiesz co, to ja lepiej pójdę od ciebie. Koleś na traktorze. O! Bardzo mnie interesuje. Co on mi powie? Koleś na... A, okej. Okay. To ja do tego dzieciaka nie chcę. Ty! John's still working on that fence. Hey, Lee. Can I help you? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta. Myślałem, że będę musiał sterować tym, jak żeby podjąć tą deskę, ale okej. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Yes, bravo! Jeszcze żeś złamał. I gra mi się zatrzymała. To escape. No. Dawno, dawno nie było takiej akcji. Sometimes it's kill, be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. I'm just glad we're getting this fence built. Sean, tego nie zapomnij! Będziesz smażył się w piekle. Brawo. How about yours? Miał być dwie deski. Family? Rodzice z moim bratem nie jestem w żadnych stosunkach. Not too close with the family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. Złamał. Dobrze. No. That's probably all I need cut. No znowu piłuję. Weź ty stary, nie piłuj, bo się do tego nie nadajesz. Co my tu mamy?
Mogę spojrzeć na ogrodzenie. Think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Okej. Nieważne, nie było pytań. Co mi powie mały rajder traktorów? You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill, though. I'm good. How are these things to drive? Awesome! Pain in the ass, mostly. Big, heavy as hell, and slower than, Jak się kieruje w miejscu? Awesome! Wyjeźdź na drogę, to zobaczymy. Będziesz zbierał ze skarbonki na mandaty. Co mi powie mechanik samochodowy? Tu. Kenny. Hey there, Kenny. Jak się potrzeba pomocy, może expa dostanę. Nie, za to dostanę totalnego laga, który zmuli mi całą grę. Okej. Dobra, jestem. No. Kontynuujemy. Do you need any help? What do you mean? I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nie mam, wszystko gra. Nie mam. No nie, no ogólnie to gitara. I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Okay, sure, widział się czegoś o tobie. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. A jak tam twój syn? How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Założę się, że w stodole trzyma stado zombiaków. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a Ale nie mam wody. Catching mackerel, dolphin, no i to jest problem. Whatever's biting and paying. Kachi wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Z wielkim entuzjazmem i z wielkim zainteresowaniem odbył tą rozmowę. Dobra, nara. Co mi powiesz? Katia! Dobra, co tam ona powie? What do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. No to akurat teraz jesteś w raju. Except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. Oh. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No to no, dobra. I used to. A po kim mi wiedzieć, że Katia jest weterynarzem? That's too bad. Nieważne. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Dobra, tutaj. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some just prosto. It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Wiesz co... Już wtedy było, no. Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks, the politics, the crap. Those things are gone. Hell comes in a lot of different colors. No to dobra, to jeszcze tutaj. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, no to teraz chyba nie pójdzie do drugiej klasy. Coś mi się tak wydaje. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. Wow. No? Back in a bit. Okay, Lee. Po
dopóki mi wiedzieć, że Clementine jest pierwszoklasistką. Ale okej, słuchajcie. Myślę, że może tutaj skończymy. Nie wiem, czy był safe, nie wiem. Ogarniemy to. Dlatego ja się teraz z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego i pogadamy sobie już z Herschelem. I co? Ja jestem Norris. No i na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Walking Dead. Na razie.